Tak, przyjdź z adwokatem, żeby adwokat zadawał pytania za świadków. Którego występował? Tak, i jestem, proszę sądu, inwalidą pierwszej grupy, którego ja sobie... Oświadczę dodatkowo, że jest inwalidą. Tak. Pierwszej grupy. I chciałbym, żeby te dzisiejsze tutaj sąd, żeby odroczył to na następnym, żebym ja to z adwokatem przyszedł. To odroczenie rozprawy, gdyż... Jak sąd mi da adwokata, to prosiłbym, żeby... Gdyż chciałby, aby adwokat zadawał pytania świadkom. Bo ja sobie tym nie poradzę. Pozbawi mnie szansy do obrony, no po prostu. Ja się nie znam na tym. No. Uważam, że prowadzenie rozprawy w dniu dzisiejszym pozbawi go prawa do obrony. Czy pan w tej chwili już rejestruje? Tak, proszę Wysokiego Sądu. Bo to tam była z awansem zgoda, ale to tak dobrze byłoby, że dla porządku posiedzenia, żeby jeszcze to zasygnalizować, tak? Także, no, na piśmie dostałem, więc uważałem. Przepraszam. Zgoda, dobrze. To na razie widzę, że nie danych osobowych nie będzie. Nie porządku posiedzenia, dlatego dobrze. Zechce pan usiąść. Co do wniosku o odroczenie rozprawy w dniu dzisiejszym. W Wysokim Sądzie świadkowie zostali wezwani. Nie chciałabym, żeby świadków ponownie fatygować, także bardzo bym prosiła o przeprowadzenie dowodu sprzed przesłuchania świadków w dniu dzisiejszym. Dodatkowo w Wysokim Sądzie chciałabym wyjaśnić, że a propos właśnie nieporadności pana i ewentualnie, że ustanowienia pełnomocnika z urzędu, zwracam uwagę, że na etapie przedsądowym wysyłaliśmy do pana wezwanie o usunięcie skutków naruszeń dóbr osobistych. Pan to wezwanie osobiście 25 września 2018 roku odebrał i w żaden sposób na nie zareagował. Po odebraniu tego wezwania to w Wysokim Sądzie wnoszę o przeprowadzenie dowodu jakby dodatkowo z dokumentów. To są dokumenty, których nie mogliśmy podnosić na etapie składania pozwu, ponieważ nimi nie dysponowaliśmy. Jest to fotokopia z akt postępowania dyscyplinarnego, gdzie jakby pan Krzysztof Wrona w dniu 11 grudnia 2018 roku kolejne pismo wysyłał do, tym razem do głównego rzecznika dyscyplinarnego. Przepraszam, dwóch egzemplarzy oczywiście. Fotokopię. W związku z tym, że to jest fotokopia, fotokopię z akt postępowania dyscyplinarnego, którego odpis, zechce pan. Fotokopię, tak? Zechce pan. Tak, to jest fotokopię. To jest dla pana. To jest na okoliczność podejmowane. Działam przez pana Krzysztofa Wrony. Jest kara. Pismo zostało złożone na okoliczność podejmowania kolejnych działań ze strony pozwanego. Panowie świadkowie, czy ewentualne ponowne wezwanie będzie nastręczało jakieś dodatkowe trudności, bo sąd może teoretycznie panów wysłuchać dzisiaj, z tym, że może się okazać, nie wiem, jeżeli będzie przydzielony adwokat z urzędu i będzie zarzut, że no jednak, czy będzie wyznaczony i że chciałby ponowić przesłuchanie, czy tu jest, jak byłby jakiś problem, jeśli chodzi o koszty przejazdu, ewentualnie ci panowie z sądu Olsztyna, no to tutaj czy byłaby jakaś niedogodność znaczna, jeżeli sąd by dzisiaj, w dniu dzisiejszym odroczył, czy też jakaś jest wola, żeby jednak przesłuchać. Przy czym, no mówię, może być sytuacja, że ewentualnie by zaszła potrzeba ponowienia. Myślę, że tak. Dlatego ja jestem człowiekiem zajętym i nie wiem, kiedy sąd wyznaczyłby termin, bo mogłoby to kolindować. Trudno mnie przewidzieć. Kalendarz mam rozpisany, ale to nie ode mnie wtedy zależy wyznaczenie na przykład rozprawy. Rozumiem. Chciał pan coś powiedzieć jeszcze? Ja wnioskuję jeszcze raz, żeby to było już mój adwokat przesłuchiwał, żeby to dwa razy nie było przesłuchiwane. No bo po co to?
ściągać jej jeszcze raz. A przecież pan tutaj dziennikarz przyjechał z Lublina i tyle kilometrów ma i przyjechał. A tutaj jest rola prasy, jeżeli... Ja wiem, no ale to tutaj, jak to pan tu mieszka nie pobliżu, no to chyba może to dlatego to wnoszę, żeby było drugi raz przy moim adwokacie z urzędu regionalnego. Dziękuję. Panu, sąd postanowił odroczyć rozprawę bez terminu z uwagi na złożone zażalenie dotyczące pełnomocnika z urzędu. Dwa, nadać bieg niezwłocznie zażaleniu. Jeśli mogę tylko prosić, pewnie to jest niemożliwe, ale prosiłabym ewentualnie wyznaczenie nowego terminu rozprawy pomiędzy 23 kwietnia a 18 maja. Niezwłoczne zażalenie. Nowy termin zapiszmy. Nowy termin wyznaczyć z uwzględnieniem wniosku strony powodowej. To jest z wyłączeniem terminu od 23 kwietnia do 18 maja. Od 23 do 23 kwietnia do 18 maja. Tak jest. 18 maja. Uważa pan, że powództwo jest zasadne, czy też nie? Nie wiem. Niezasadne powództwo pan. I możliwości zawarcia ugody w dniu dzisiejszym nie widzi pan? Nie, nie widzę. Za dużo krzywdy mi zrobił. Ja przez tego pana parę lat nie foluję w kole. I płacę składki. Dobrze, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję.